Witam serdecznie na moim kanale, z tej strony Marcin. Kanał jest poświęcony The Elder Scrolls, czyli serii gier RPG. W pierwszym filmiku postaram się zacząć to jakoś. Będzie początek, wprowadzenie, że tak powiem. Grałem jakiś czas tą grę, ale chciałem od początku zacząć i omawiać, komentować to powoli, bo bardzo emocjonalny stosunek mam do tej gry i chcę też się z wami podzielić. Też chcę usłyszeć wasze opinie na temat tej gry, jak gracie i tak dalej. Dobra, zaczynamy. Elder Scrolls 5, czyli Skyrim. Okej, posłuchajmy tutaj. Panowie chwilę pogadają. Ta gra bardzo mi się podoba, ma niesamowitą grafikę, bardzo taką realistyczną. Ej, ty! Nareszcie, dość już tego spania. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. No to trochę lipa, z kazańcami ci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Nie, tak nie może być. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwu zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć mordy! A jemu co się stało? Taki twardy. To Ulfric Gromowładny. Prawdziwy najwyższy król Skyrim. Ulfric? Jarl Wichrowego Tronu. Ty jesteś przywódcą buntu. Ale skoro cię złapali... O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem, dokąd zmierzamy. Ale Sovngarde czeka. Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! O, chyba idziemy do więzienia, czy na ścięcie? Z której wioty cię przywiało, koniokradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Rorikstedt. Ja pochodzę z Rorikstedt. Panie generale, Kat już czeka na skazańców. O kurczę. Dobrze, miejmy to już za sobą. Szor, Mara, Dibella, Kinaret, na początku Akatops, mamy zginąć? Bóstwa, proszę, pomóżcie Główny bohater mi. Na początku filmu ginie? Trochę lipa. Zobaczymy, co to będzie dalej. Patrzcie, generał Tullius, zarządca wojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno maczały w tym swoje paluchy. Ach, Helgen. Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od paru lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. Zabawne. Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. Wejdź do środka, maluchu. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. Tak, tato. Fajna grafika. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. Koniec chyba, początek drogi. Chodźmy. Nie powinniśmy niebiosom kazać na nas czekać. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością, złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! No ja nie brałem udziału w buntu. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. No, co dalej? Ulfric Gromowładny. Jarl Wichrowego Tronu. To był dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfriku. Ralof z Rzecznej Puszczy. To chyba nie ja. Lokir z Rorikstedt. Nie, o, to nie nasz jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić! Stój! O, ucieka. Łucznicy!
O, chyba go dopadną. Buch, jeszcze o, leży. Ktoś myśli o ucieczce? Ups, chyba zaraz. Nie będę uciekał. Ej, ty, podejdź tu. Nie ma problemu. Kim jesteś? No właśnie, trzeba będzie się określić. Widzę, że trochę tutaj po spolszczeniu się zbugowało chyba coś. Dobra, nie mamy podglądu na rasy, ale spróbuję wybrać Redguarda, czyli tego wojownika. Chcę być wojem na początku, chcę mieć mocne walnięcie, dobrą obronę. I zobaczymy, co dalej. Może włócznictwo też pójdę, żeby ściągać kolesi z daleka. Dobra, musimy znaleźć najpierw Redguarda. To wyżej chyba było. No dalej jedziemy do góry. To chyba mroczny elf jest, to nie. To chyba leśny elf. Jedziemy dalej. To jest cesarski bodajże. To jest Khajiit. To też jakiś elf, ale chyba wysoki elf, coś takiego. O, jest. Jest nasz koks. Dobra, będę takim koksem. Teraz tak, ciało. Co by tutaj zmienić? Płeć, nie? Jakiś wygląd może? Jeżeli nie chcecie tego oglądać, przewincie kilka minut do przodu. Wtedy już będzie miało wszystko ustawione. Wygląd, dobra, muszę być koksem. Jedziemy. Co tam dalej? Jakie wyglądy są? To nie. To nie. Odpada. O, to ewentualnie. Ten za chudy, ten za stary. Dobra, chyba wrócę do tego drugiego wyglądu. Chyba tutaj zostanę przy tym. Odcień skóry. Trzeba kombinować leciutko. O, może być. Postura? Nie, no tak nie. Chudy nie. Jestem koksem, więc napakowany. Dobra. Teraz dalej lecimy. Coś z głową pokombinujemy. Cera. No tutaj. Szału nie ma. Blizny? No nie. Może bez blizn. Jeszcze blizn wojennych nie mam. Barwy wojenne. Co tutaj jest? W sumie te wzorki takie dziwne są. Nie podobają mi się. Okej, niech to zostanie. Jakie tu kolory mamy? Kolory wojenne, czyli czerwone najlepiej. Dobra. Dobra, co tu dalej mamy? Twarz. Kształt nosa, szczęki, kości. A, nie chcę się w to bawić za bardzo. I tak twarzy nie będę oglądał, jak będę grał zbyt często, więc... Jeszcze kilka szczegółów ustawię i to będzie wszystko. Powinny być jednego koloru. Zobaczymy, czy da radę tak zrobić. O, chyba wyszło niebieskie. Dobra, może być. Wysokość, a tu nie będę zbytnio kombinował. Zdaję sobie sprawę, że to nieciekawe jest dla was. Przewincie tam kilka minut do przodu, jak już powiedziałem.
Zaraz, o, tutaj pokombinuję, bo tutaj... No ale taki nie. Taki nie. Taki nie. To nie. O, to lipa. O, coś takiego. O, o, może coś takiego. Kolorek teraz, dobra. Może na blondyna się zrobimy. Jakiegoś ciemnego blondyna. O, o, to już ciekawie wygląda. Może takie dłuższe. O, całkiem. Nawet całkiem, trochę przyciemnimy. Proszę. Chyba może być. Dobra, zakończmy to. I teraz nazwa. Nazwa Bauron. Bauron to Cox. Będę Coxem, więc konkretna nazwa. Dobra. Idziemy dalej. Co cię tu sprowadza? Jesteś redgardzkim mieczem do najęcia? Żeglarzem ze Strosm Kai? Kapitanie, co z tym? No, jeszcze nie wiem, nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki. Wedle rozkazu, kapitanie. Przykro mi. Twoje szczątki zostaną odwiezione do Hammerfell. No nie, no nie przyginaj, za kapitanem, więźniom. No bez jaj. Pani kapitan. Nieładnie. Może jeszcze się spotkamy. Ulfriku gromowładny. Niektórzy w Helgen mają cię za bohatera. Lecz bohater nie używa potęgi głosu, by zamordować swego króla i uzurpować sobie prawo do tronu. Czyli wątek fabularny trochę się dowiaduje. Rozpętałeś wojnę. Pogrążyłeś Skyrim w chaosie. A teraz cesarstwo z tobą skończy i przywróci pokój. O kurczę, co to za dźwięk? Co to było? No nic takiego. Kontynuujcie. Nic takiego, tak, generale Tulliusie. No, zobaczymy. Trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Coś tam w powietrzu. Polecamy wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na was błogosławieństwo. Bo... Będę twoją pierwszą ofiarą! Nie, nie chcę iść na ścięcie. Jak sobie życzysz? No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Sovngarde woła! Moi przodkowie patrzą na mnie z dumą, cesarscy. Możecie powiedzieć o sobie to samo? Wy cesarskie gnidy! Sprawiedliwość! Dobra, ale raczej mnie nie zaczniecie. Na początku gry? Nieustraszony, aż do śmierci. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. Znowu, słyszysz? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej, więźniu. Bez wygłupów. Smok, jest smok. Wartownicy, o co mordę, widzicie? Ląduje. Smok! No raczej. O nie, jeszcze. Ale walę. O kurczę. Dobra, co tu dalej? Wstawaj. Wstawaj, walę. Znajdź trochę do ciebie, znowu jesteśmy tu, zobaczmy co się tam dzieje jeszcze. Przemokowy, jakiś dym tu jest, tam się pali wszystko. Dym sobie przeżyjemy. O, leci smok. Tych takich musisz. Nie świeżo od tej deko. Brawo, brawo.
Bauron, prawo. Co teraz? Jarlu Ulfriku, cóż to? Czyżby legendy okazały się prawdą? Legendy nie palą wiosy. Musimy się ruszyć natychmiast. No to się ruszaj. Przez wieżę, dalej. Dobra, lecimy. Przez wieżę, ciach. Uciekniemy przez wieżę, tutaj. Co dalej, do góry, do góry? To kurde, znowu te smoki. Dobra, zainwestuj w tym taki. No kurde, trochę mi się odniósł. Dobra, jedziemy dalej. Co do góry teraz? Zobacz, czy tędy da się wyjść. Nie ma problemu. To długi skok, ale okay. Powinno ci się udać. Dam radę. Dobra, jestem w dole. A ty, kolego, skoczysz? No, stchórz. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej, na dół. Ciach, gdzieś tutaj. Dobra, za tym kolesiem chyba będziemy szli. O kurde, smok znowu. Dobra, przeżyliśmy. Dalej. Ciach, ciach, ciach. Dobra, będzie się trzymał blisko. Ja muszę znaleźć generała Tulliusa i pomóc w obronie. Niech bogowie mają cię w opiece, Hadwarze. Dobra, lecimy za Hadwarem. Trzymaj się muru! Spoko. Spoko, spoko. A, znowu spoko. Zabiję się. Szybko, za mną! Lecimy dalej. Dalej, 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 dalej. Tutaj, z tu górki. Strzelają, to po prostu. Ale walą smoka. Chyba go nie zabiłem. Ale dobra. Ale lata szybko. Ląduje? Znowu ląduje. O kurczę. Walił się tym kolesiem. Lecimy dalej. Nie da się tego zabić! W tą stronę? Chyba w tą stronę. Uuu, lądował znowu. O kurde! O ja pierdziel! Ale mnie walną. Ale dobra, wstaję. Nie zabił mnie. Dobra. Okej, trzeba się obrócić. Gdzie teraz biec? W tą stronę. Jak on to robi, żeby szybko się wyruszył? Nie ma pojęcia. Znowu wylądował. Za nim? Ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi z drogi! Dobra, lecimy dalej. Lecimy, twierdza Helgen. Dobra, ciach, tutaj się schowamy. Poziom pierwszy. Na razie jestem waciakiem. Ale co będzie potem? Dobra, jesteśmy w środku. Znajdź drogę do twierdzy. Dobra, postaram się. W którą stronę teraz? Ucieknij z Helgen. No raczej są tu ciekawe, dobra. Spotkamy się w Sovngardzie, bracie. O, chyba Helgen koleś umarł. Dobra, co dalej? Nie. Chyba tylko nam się udało. Chyba nie powinniśmy narzekać. No raczej. Bez tego smoka bylibyśmy znacznie niżsi i mniej rozmowni. Czekaj. Może uda mi się to z ciebie ściągnąć. Ale co chcesz ściągnąć? Chodź, musisz mieć wolne ręce. No raczej. Dobra. To zdejmij mi te kajdanki jakoś. Te więzy same się nie przetną. No to dalej działaj, koleś. Chodź, musisz mieć wolne ręce. Stoję tutaj przecież. Masz. Dobra. Możesz wziąć sprzęt Gunjara. Nie będzie mu już potrzebny. Nie ma problemu. Czy on jest? A tutaj. Ciach, przeszukaj. Gun. Żelazny topór, kirys, buty. Dobra. O, faceta rozebrałem, fajnie. Dobra. Dobra, lecimy dalej. Zakładaj zbroję i mak. Dobra, zakładamy. I toporek, dobra. I parę razy toporem. Poszukam jakiegoś wyjścia. Musimy ruszyć, zanim smok zniszczy warownię. Tu zamknięte. Sprawdźmy tamtą bramę. Dobra, sprawdźmy.
Niech to. Z naszej strony nie można tego otworzyć. Może ktoś nam pomoże. O, ktoś leci. Dalej, żołnierzu! Cesarcy! Ruszaj się! Chwyć się! O, to była pani kapitan. Otwórz tę bramę. Pani kapitan. O, będzie jadka chyba. I jechane, jechane. O, pani kapitan. Wiem, że się spieszę. No jest czar. Tak, czar. I czar. Ła, ale pięknie dostał. Dobra. Może jeden z tych cesarskich miał klucz. Raz sprawdzimy. No nie, znowu faceta będę rozbierał. Sakra. Dobra, lecimy dalej. Buty. Jakiś mieczyk. Na razie nie. Może coś będzie lepszego tutaj. Zobaczmy. O, pani kapitan. Proja, zbrojka, pięknie. Hełm. Oczywiście przytule. Buty też. No i co, mieczyk? Ciach. Dobra. Trzeba się przebrać. Pa, 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 pa. Zbrojka, ciach. Gdzieś to był hełm, chyba niżej trochę. Jest hełm. No i to by było na tyle chyba. Dobra, wiesz. Znaleźliśmy klucz. Teraz sprawdźmy, czy otworzy te drzwi. Lecimy dalej. Gotowe. Wynośmy się stąd, zanim smok zwali nam na głowę całą wieżę. Łatwo się nie poddaje. Bierz, czego tam potrzebujesz, i ruszajmy. Smok puszcza wszystko z dymem. Okej. Muszę zebrać więcej mikstur. No, mikstury by się przydały, nie podnosimy. O, zmiotka. Dobra, idziemy. Ale pięknie poszło. Ale, gdzie eksplodka? Chyba magazyn. Bierz, co chcesz, i chodź w radę. Spoko. Przydadzą się. Jest mikstura ciała, kondycji, uzdrowienia i magii. A może się przyda. Dobra. Co dalej? Tutaj jakaś miksturka leży. Też podniosę. Ciach. Dobra, chyba nic nie ma ciekawego. Poza tym musimy uciekać przed smokiem, więc lecimy. Już! Chodźmy dalej! Okej. Okay. Lecimy dalej. Jucha, tron! O kurczę, tutaj to salator! Słyszysz to? Okej, no to uwalimy. To kogo? Kogo? O, tego kościa. Dobra, ciało. Dostał. Dobra. Tego też? No dobra, coś tu masz. Wow! Czy był z tobą Jarl? Dalej. Nie, nie widziałam go od czasu pojawienia się smoka. Szukamy tego kolesia, buława, o, lepsza trochę, weźmiemy. Dobra, biorę i zmienimy. Broń na buławę zmieniam, dobra. Zawsze trochę lepsze uderzenie, mocniejsze. Zamknięte. O, jelaka. Zobacz, czy wytrychy nie załatwią sprawy. Dobra. To złoto może nam się przydać, gdy już stąd wyjdziemy. Się przyda. Spróbuj otworzyć ten zamek. Ruszajmy, o, dobra. IW, nie ma problemu. W tą stronę, w tą stronę. Oj, prawie. Prawie. Może tutaj? Dobra, jest otworzony. Łap wszystko, co może się przydać, i ruszajmy. Okay. Trochę złota zbiorę. Złota nigdy nie jest za dużo. Ciach, ciach, ciach. Gościu, pokaż, co masz w środku. Złoto bierzemy. Dosyć wartościowe przedmioty. No nie, znowu faceta rozebrałem. No ale nic, jedziemy dalej. Gdzie teraz? Prosto.
poczytać, coś jest, chyba nie ma nic ciekawego. No to dalej wprost. Dobra, skacz, ciach. Ale klimacik, czujecie to? Mamy rozkaz czekać na przybycie generała Tulliusa. Nie mam zamiaru. Gdzie będę czekał? O, znowu jakieś typy. Znowu tego z buławy trzeba walnąć. Co jest? Niski poziom kondycji. A, nic, kurwale. Dobra, jest załatwiony. O, ktoś do mnie strzela. Dobra, to jest. Leży. Gdzie ten łucznik? O, tam chyba jest. O, strzałka mi się wbiła w głowę. Może go z łuku zacząć. A nie, jednak nie. Dobra, łuku weźmiemy. Tędy nie wejdę, to muszę tędy iść. Dobra, strzałem mu zabierzemy. Widzimy, czy droga jest wolna. I lecimy dalej. Jakaś dźwignia, trzeba to prze... Zobaczmy, dokąd to prowadzi. Dobra, spróbujemy przejść. O, ale jaskinia. Wygląda na to, że jest czysto. Ale smok, rozrobę. Ten smok się nie poddaje, co? Lepiej się nie zatrzymywać. Dobra, lecimy dalej. Lecimy. Okay, co my tu mamy? O, jakiś mieszek. Weźmiemy kasę. Ciach. Dobra, 10 złota. Złoto się przyda. Dobra, gdzie ten koleś jest? Muszę po niego wrócić. No dalej, lecimy. No co on czeka, nie wiem. Lecimy dalej, może do jakiegoś wyjścia z tej jaskini. Tutaj w prawo trzeba ślepy iść. Zaułek. Nie, no w prawo trzeba iść. Chyba lepiej iść tędy. No raczej? No to idziemy. No czemu się zatrzymujesz? Leci. Go. Dobra, co my tu mamy? Jakieś pajęczyny? O, pająki. O kurcze. Ale nic, załatwimy. Ciao. Szczęśliwy. Leżę, 2, 3. Pięknie. Tylko na tyle cię stać. Ale rozwalone. Nie cierpiej. Mają za dużo oczu, wiesz? Dobra, lecimy dalej. No dalej. Co my tu mamy? Mostek. Stać! O, co to? Przed nami jest niedźwiedź. No co ty gadasz? Widzisz? Aha. Widzę. Wolałbym uniknąć bliższego kontaktu. Spróbujmy się przekraść. Powoli i ostrożnie. Co ja tam będę się przekraczał? Uważając na każdy krok. A jeśli myślisz, że masz szczęście, możesz wziąć ten łuk. Pewnie, że wezmę. Może go zaskoczyć. A go nawet użyję na tym niedźwiadku. Długi łuk tutaj niżej. Dobra, trzeba dodać do ulubionych. F, ciach. I strzały też F. OK. Klawisz Q, długi łuk. Dobra, i strzała. Naprzód! Będę tuż za tobą, pilnując tyłów. I jest. Skradanie się jest przeceniane, tak? Ale pięknie. Dostał dwie strzałki. A nie, jeszcze jedno. Masz jeszcze jedną strzałę.
tam w środku. Pazury, strzała i tak dalej. Dobra. Idziemy dalej. Wyciągnę mieczek, może coś się nawinie po drodze. Mam nadzieję, że już się zbliżamy do wyjścia. To chyba wyjście. Wiedziałem, że nam się uda. No to super. Dobra, udało się? Udało się. Okej. Poziom pierwszy. O, trochę przybyło doświadczenia. Fajnie. Gdy masz wyciągniętą broń, poruszasz się wolniej. O, to cenna wskazówka, warto zapamiętać. Dobra. O, na zewnątrz jesteśmy. Fajnie. Co teraz? Ale na co? Na co mam czekać? To on. Tym razem chyba odszedł na dobre. Nie wiadomo, czy ktoś inny uszedł z życiem. Dobra, ale wkrótce będzie tu pełno cesarskich. Lepiej się stąd wynieśmy. No nie mam zbrojkę cesarską, także moja siostra mogę się Gertur wtopić w tłuk. Prowadzi tartak w Rzecznej Puszczy. Na pewno ci pomoże. Najlepiej będzie, jeśli się rozdzielimy. No nie ma sprawy. Czyli nie zaczynamy. Udałoby mi się dzisiaj bez ciebie. Zaczynamy grać normalnie. Okej, to był pierwszy filmik wprowadzający w grę Skyrim. Jeżeli się wam podobało, proszę łapkę w górę. Dzięki, to na tyle. Pozdrawiam, Marcin.